Boli mnie, kiedy widzę cię w takim stanie. Chciałbym cię teraz przytulić. Nie możesz, ale jesteśmy razem. To mi wystarczy. Boję się, że ją stracę. Pomimo tego wszystkiego? Tak. Nie masz pojęcia, co znaczy tęsknić przez całe dzieciństwo za matczynymi objęciami. Kiedy miałam szansę poznania jej, nie potrafiłam tego docenić. Nie czuj się winna. Nie wiedziałaś, że tak się stanie. Poza tym wiesz, jak ona cię traktowała. Chciała się do mnie zbliżyć, tylko jej nie pozwoliłam. Powinnam była odzyskać tę miłość, nie przejmując się przeszłością. W rolach głównych. Perła, odcinek 103. W pozostałych rolach. Nie rozumiem twojego zachowania. Stara umiera, a ja nie wiem, czy uwzględniła mnie w testamencie. Pewnie wszystko zostawiła tej kretynce Perle. To było do przewidzenia. Więc na co czekasz? Biegnij do niej. Racja. Pójdę pocieszyć dziedziczkę. Ona przynajmniej nie jest taka zgorzkniała. Przez tę starą wiedźmę wszystko mi odebrała. Od tej pory każdy z nas pójdzie własną drogą. Twoja mama umiera. Nie możemy już nic zrobić. Twoja matka nie żyje. Nie umieraj, nie zostawiaj mnie. Mamo, kocham cię. Zostawmy ją, niech się wypłacze. Otwórz drzwi. Ona nie może umrzeć. Musisz się z tym pogodzić. Proszę cię, otwórz. Zostaw ją. Musi się z tym oswoić i pogodzić. Jest tam zupełnie sama.
Nie możesz mnie zostawić. Boże, nie odbieraj mi jej. Proszę Cię o jeszcze jedną szansę. Tylko jedną. Wiedziałaś o tym. Teraz mi pomóż, proszę Cię, Julieto. Chcę dostać jeszcze jedną szansę. Mamo? Proszę, otwórz. Gdybyś wiedziała, jak bardzo Cię kocham, pójdę po tatę. Córeczko, nic nie mów. To cud. Teraz tata musi się tobą zająć. Wybacz, że cię opuściłam. Oszczędzaj siły. Tyle przeze mnie wycierpiałaś. To już minęło. Zapomniałam o wszystkim. Nie zasługuję na ciebie. Co mam zrobić, żebyś mi wybaczyła? Wyzdrowiej, żebyśmy mogły nadrobić stracony czas. Tato, szybko, mama się obudziła. Jak to? To ty, Cezarze? To niemożliwe. Boli mnie głowa. Natychmiast pobrać krew. Poczekajcie na zewnątrz. Mamo, kocham cię. Tato, uważaj na nią. Nie martw się. Chodźmy. Kocham cię. Już nie płacz, spokojnie. Przepraszam, to ze szczęścia. Co się stało? Mama żyje. Teraz będziemy razem bardzo szczęśliwe. Bogu niech będą dzięki. Perła jest szczęśliwa. Czy ciotka umarła? Przeciwnie. Cieszy się, bo Mercedes została uratowana. Ta przeklęta baba podpisała pakt z diabłem. Jak możesz? Ja to mam szczęście. Co mi jest? Spokojnie. Dopiero dochodzisz do siebie. Masz cukrzycę. Wysiłek znowu może wywołać kryzys. Nie gadaj głupstw. Lepiej zapal światło i otwórz okno. Nic nie widzę. Musisz wszystko przyjmować ze spokojem. Twój stan jest bardzo poważny. Tak? Czy jestem ślepa? Nie chcę. Boże, czemu tak mnie karzesz? Nie chcę oślepnąć. Proszę o środek na uspokojenie do pokoju Mercedes Santiago. Uspokój się. Napij się soku. Musisz o siebie dbać, jeśli chcesz szybko wydobrzeć.
Skoro nie masz ochoty, to trudno. Nie odchodź. Nie zostawię cię samej. Jestem ślepa. Naprawdę. Musisz być silna, nie załamuj się. Medycyna potrafi czynić cuda. Nie rozumiesz, co dla mnie znaczy utrata wzroku? Naprawdę jestem ślepa. Dlaczego ja? Dlaczego? Trudno mi w to uwierzyć. Ja też bym nie uwierzył, gdybym nie zobaczył tego na własne oczy. To przypadek jeden na milion. Mercedes przez tyle lat udawała niewidomą, a tymczasem naprawdę straciła wzrok. Biedaczka. To kara za jej pychę. Teraz martwię się o Perłę. Nie wie o Mercedes? Oczywiście, że nie. Mercedes oszukiwała wszystkich, żeby się zemścić. Sam nie wiem za co. Nie rozumiem tego. Ale teraz jest bardzo przygnębiona i zrezygnowana. Nie może się z tym pogodzić. Znam Mercedes. Wiem, że w pewnej chwili wybuchnie. Będzie jej bardzo ciężko. Nie wspomnę o pozostałych. Może Perła nie powinna się teraz z nią widywać? Myślisz, że to takie łatwe? Wczoraj Perła była szczęśliwa. Mercedes poprosiła ją o wybaczenie. Cieszę się. I chciałabym się mylić co do Mercedes. Sama odczułam, jak bardzo Perle brakuje matki. Chciałabym mieć taką córkę. Wierzę ci. Zawsze miałaś matczyny instynkt, w przeciwieństwie do Mercedes. Nie wiem, co o niej myśleć. Nie martw się. Perła ułoży sobie życie i będzie bardzo szczęśliwa. Powiem ci w tajemnicy, że Perła i Roberto już wzięli ślub. Zawsze będziemy razem. Zostaw mnie, chcę spać. Przepraszam, nie mogę się na ciebie napatrzeć. Kpisz sobie ze mnie? Nie. Mówisz tak, bo jestem ślepa. Jak mogłabym sobie z tego żartować? Od tej pory będę się tobą opiekować. Muszę iść do pracy, ale wrócę po południu. Proszę się nie przejmować. To naturalne, że jest przygnębiona. Czemu nie uprzedziłaś, że przyjdziesz? Tobie też to przeszkadza? Cezar chciał z tobą porozmawiać, zanim odwiedzisz Mercedes. Przepraszam, nawet się nie przywitałam. Czemu tak powiedziałaś? Czy matka...
Może jest teraz bardziej wrażliwa, ale miałam wrażenie, że nie cieszy się z mojego przyjścia. Gdzie byłaś? Szukałam cię. Wyszłam rano odwiedzić Mercedes. Tak szybko stamtąd nie wyjdzie. Chyba że oni też mają jej dosyć. Nie owijasz w bawełnę, bo jestem wściekła. Nie złości cię, że Perła okazała się jej córką? Teraz ona wszystko dziedziczy. Nienawidzę jej, chociaż była moją najlepszą przyjaciółką. Czemu wasze drogi się rozeszły? Miałam dosyć ochłapów, jakie mi rzucała. Perła miała wszystko, o czym marzyłam. Zazdrościsz jej? Ty nie? Perła udawała przed Robertem sierotkę, ale na niewiele jej się to zdało. Roberto już umówił się ze mną na dzisiejszy wieczór. Macie niewyparzone języki. Pozwól. Dziękuję. Może pani odejść. Jak się czujesz? Głupie pytanie. Jak mam się czuć? Więcej optymizmu, przecież chcesz szybko wyzdrowieć. Nic nie rozumiesz. Straciłam wzrok, jestem ślepa. Raczej osłabiona. Powinnaś się opanować. Opanować. Musisz wyzdrowieć dla swojej córki i dla siebie. Wolałabym umrzeć, niż stracić wzrok. Zawsze byłaś silną kobietą. Nie możesz się poddawać, bo robisz się przez to bardzo zgorzkniała. Proszę cię o jedno. Nie odsuwaj od siebie Perły. Ona nie jest niczemu winna, za to bardzo cię kocha. Niech idzie do diabła. Nigdy się nie zmienisz. Żal mi cię. Występowałaś na wybiegu? Nie, jestem jeszcze w szkole modelek. Wymagacie doświadczenia? Czytałem pani podanie. Podejmiemy decyzję i zadzwonimy. Dziękuję. Do widzenia. Co jest? Od rana coś cię martwi. Chodzi o Perłę. Słyszałem od Patrycji, że Mercedes wraca do zdrowia. Tylko fizycznie, gorzej z jej nastrojem. Obawiam się, że będzie nadal raniła Perłę. Na twoim miejscu zabrałbym Perłę daleko stąd. Mam na to ochotę. Tak. Niech wejdzie. Bernardo ma jeszcze czelność tu przychodzić. Ja mogę z nim porozmawiać. Usłyszy, co mam mu do powiedzenia.
Można? Wejdź. Przedstawiam ci Martę. To jest Perła. Wiele o pani słyszałem. Mam nadzieję, że nic złego. Nie, oczywiście. Chciałem, żeby się poznała. Może mogłabyś coś dla niej zrobić? Nie rozumiem. Siadajcie. Mówisz o pracy w Juvenil? Octavio mi to zaproponował, bo zna moją sytuację. Mówię czterema językami. Mogłabym być twoją asystentką. Przyjmiemy ją? Muszę to omówić z mamą. A więc nic z tego. Otilia zdąży nastawić Mercedes przeciwko mnie. Ona taka nie jest. A jeśli nawet, to znaczy, że ma swoje powody. Biedna Perła. Chciałabym mieć taką siostrę. Nie rozumiem, czemu Roberto jeszcze jej stamtąd nie zabrał? Przecież oni... poważnie myślą o zabezpieczeniu akcji i pozycji dziecka w firmie. To sprawiedliwe, że mały dostanie swoją część. Mają już pokaźny procent akcji. Tak, ale kto mógłby reprezentować małego w tym siedlisku sępów? Alexis mówił mi, że dla pieniędzy są gotowi na wszystko. Chcę przekonać Perłę, żeby się stamtąd wyniosła. Nie jest szczęśliwa z panią Mercedes? Perła jest szczęśliwa, ale Mercedes wciąż ją odrzuca. Mówiłam, że wizyta u Perły nic nie da, nie tędy droga. Jeśli ją namówię, by cię przyjęła, później będzie łatwiej przekonać pozostałych, żebyś u mnie zamieszkała. Twoja matka mnie nienawidzi. Raczej ciotka Mercedes może stwarzać problemy. W ostatniej chwili wywinęła się śmierci. Już ja coś wymyślę. Musisz mi uwierzyć. Gdybym wiedział, że napadną mnie po wyjściu z banku, nie ryzykowałbym. Czemu tego nie zgłosiłeś? Tam były różne dokumenty. Bałem się, że mi nie uwierzycie. Przecież mnie znasz. Właśnie, dlatego wiem, do czego jesteś zdolny. Najbardziej złości mnie to, że masz czelność przychodzić tutaj i kłamać. Przysięgam, że naprawdę mnie napadli. Nie mogę uwierzyć, że tak nadużyłeś zaufania Patrycji. Czy wy zachowaliście się lepiej wobec mnie? Ile razy musiałem szpiegować i donosić twojemu ojcu o różnych sprawach? Milcz! Nawet nie wspominaj mojego ojca. Twoja matka może iść do diabła, a ojciec był zwykłym śmieciem, jak cała rodzina Valderramów. Milcz! To ma być twoja wdzięczność? Idź do diabła! Jeśli jeszcze kiedykolwiek cię zobaczę, zabiję cię. Myślałam, że cię nie spotkam. Porozmawiamy później. Śpieszę się do mamy. Chodzi o nią. Jej stan się pogorszył? Dobrze się czuję. To coś innego. Roberto powiedział mi o waszym potajemnym ślubie. To plotkarz. Miał nikomu nie mówić. Wiesz, że dobrze wam życzę i bardzo was kocham. Dałabym wiele, żebyście byli szczęśliwi. Szczególnie ty. Dziękuję. Zawsze byłaś dla mnie dobra, szczególnie kiedy myślałam, że jesteś moją matką. Powinnaś odsunąć się od Mercedes. Dla twojego dobra. Już nigdy nie rozstanę się z mamą. Przyszła Perła. Niech sobie idzie. Czemu tak mówisz, mamo? Nie chcę o tobie słyszeć i nie mów do mnie, mamo. Y no me digas mamá.
Przestań. Mówiłem ci, żebyś tak jej nie traktowała. To niech stąd wyjdzie. Nie chcę jej i nigdy nie chciałam. Wyrządziłam ci jakąś krzywdę? Czemu mnie nienawidzisz? Przez ciebie musiałam rozstać się z Cezarem, a Enrique ciągle mnie poniżał. Kocham cię. Nie dotykaj mnie, hipokrytko. Powinnaś była mnie przeprosić, ale nie zrobiłaś tego. Teraz, kiedy nie widzę, udajesz ofiarę. Przecież to pani opuściła perłę i powinna ją za to przepraszać. Milcz, ty też brałaś w tym udział. Osobiście zawiozłaś perłę do szkoły z internatem i nie wzbraniałaś się przed wzięciem za to pieniędzy. Ty? Błagam cię, wybacz mi. Tydzień później. Kiedy Perła przyszła po dziecko, miała czerwone oczy. Boże, mógłbyś zmiękczyć serce Mercedes? Niech przyzna się do błędu i zobaczy, jaka niesprawiedliwa jest wobec Perły. Może teraz, będąc w domu, trochę się uspokoi. Chyba pani w to nie wierzy. Kiedy odwiedziłam ją w szpitalu i zapytałam, czy czegoś nie potrzebuje, wie pani, co zrobiła? Przegoniła cię. Na dodatek zaczęła krzyczeć, że chce umrzeć. Chciała zostać sama, żeby umrzeć. To trudny okres. Trzeba się nią zająć. Jeszcze gotowa spełnić samobójstwo. Nie mówi się spełnić, tylko popełnić. Czy to nie wszystko jedno, skoro efekt będzie taki sam? Umrze i już. Przy tobie nawet umarlak zacząłby się śmiać. Bez przesady. Zabiłeś Eugenię. Wiedziała pani o tym. Głupi. Kazała pani ją zabić, a ja wykonałem polecenie. Po co mi o tym mówisz? Potrzebuję pieniędzy, żeby wyjechać. Chciałem to zrobić wcześniej, ale pani zachorowała i musiałem poczekać. Ile chcesz za swoje zniknięcie? Tyle, żeby starczyło na kupno domu i rozkręcenie jakiegoś interesu. Poza tym zabieram ze sobą Tonię. Nie przeszkadza jej zadawanie się z mordercą? Proszę nie używać takich słów. Przecież to pani zaproponowała mi pieniądze za zabicie Eugenii. Ona nie jest zła, raczej zagubiona po tym, co się stało. Żadna matka nie odwraca się od swoich dzieci. Patricia zawsze traktowała nas z Juniorem jak własnych synów. Bardzo płakała, kiedy mama wypomniała jej wszystko, co zrobiła. Twój ojciec nie zareagował? Nie mógł jej uspokoić. Mama zaczęła krzyczeć na wszystkich po kolei. Czemu nie zamieszkasz z dzieckiem tutaj? Jesteśmy po ślubie, a ja będę dżentelmenem. Co za nuda. Mówisz poważnie? Cierpliwości. Ja też chciałabym to z tobą zrobić, ale zależy mi, by było to wyjątkowe przeżycie. Rozumiem. Chociaż jedyne, co mi pozostaje, to cię przytulić. Nie będę nalegał, szczególnie teraz, kiedy tak ci ciężko. Dziękuję za wyrozumiałość. Twoje wsparcie wiele dla mnie znaczy. Czasem wydaje mi się, że Mercedes zależy tylko na władzy i pieniądzach. Wiem, że bardzo przez to cierpisz. Mama mnie kocha i będę walczyła ze wszystkich sił, żeby ją odzyskać. Proszę. Przyniosłam pieniądze, o które prosiłaś.
Dobrze zamknęłaś sejf? Tak. Jeśli to wszystko, pójdę do siebie. Możesz odejść. Pablo? Twoje pieniądze. Ale ostrzegam, jeśli dowiem się, że kiedykolwiek tutaj wróciłeś, wsadzę cię do więzienia. Zapewniam, że od tej chwili przestanę dla pani istnieć. Pokłóciła się z Perłą w szpitalu? Słyszałam, jak babcia opowiadała o tym Toni. Kto by pomyślał, że kiedyś naprawdę oślepnie? O czym mówisz? Twoja ciotka oszukiwała nas od lat, udając niewidomą. Czemu nigdy mi o tym nie powiedziałeś? Wolałem zachować tę tajemnicę dla siebie. Dlaczego chciałeś się tutaj spotkać? Żeby... Dobry wieczór. Tylko nie mów, że przyszłam tutaj specjalnie dla tej szmaty. Te pieniądze pomogą nam zacząć nowe życie. Nie. Skąd je wziąłeś? Jeszcze wczoraj nie miałeś ani grosza. Przysłali mi z mojej wioski. To kłamstwo. Przed chwilą dostał je od Mercedes. Proszę się nie wtrącać. Nie masz prawa jej oszukiwać. Przyznaj, że dostałeś je od Mercedes. Powiedz, że to nieprawda. Pani Mercedes nie zapłaciła ci za... Milcz i ani słowa więcej. To prawda. Stara mnie wynajęła, żebym zabił Eugenię, ale... Dzięki tym pieniądzom możemy się pobrać i być szczęśliwi. Nie mogłabym żyć za pieniądze splamione krwią. Teraz widzę, że Rogelio miał rację. Milcz i uważaj, co mówisz. Odejdź. Jedź sam. Nie ma mowy. Jedziesz ze mną. Chcesz tego czy nie? Nie jestem niczemu winna. Marta była ofiarą mojego ojca. Babcia mi o tym opowiadała. Otilia mnie nienawidzi, jest zazdrosna. Nie zła szopka. Za chwilę się rozpłaczę. Co dalej? Nie udaję. Tego, co wycierpiałam, nie życzę najgorszemu wrogowi. Chcemy, żebyś jej pomogła. Jeśli chodzi o pieniądze, to nie dostaniesz ani grosza. Marta chce znowu z nami zamieszkać, żeby było jak w rodzinie. Rychło w czas. Teraz, kiedy poczułaś się samotna i stara, postanowiłaś do nas wrócić?
Nie wspominaj o Perle. Nie rozumiem cię, jak możesz odrzucać miłość własnej córki? To proste. Nie kocham jej i już. Nigdy nie wypierałaś się Maura, wręcz odwrotnie. Starałaś się go chronić. Bo go kochałam. Kiedy się urodził, wszyscy byli zachwyceni. Za to Perła zniszczyła mi życie i to jeszcze przed narodzinami. Przecież powiedziałaś, że ją kocham? Nie, teraz już nikogo nie kocham. Żal mi cię. Myślałam, że się zmieniłaś, szczególnie po tym, co przeszłaś. Żałuję, że nie umarłam. Umarłaś. Poproś Karolinę. Moje słoneczko, zaraz przygotuję kolację. Enrique już jadł. Gdzie? W restauracji. Zajmij się małym. Idę porozmawiać z panią Mercedes. Nie idź tam. Muszę się z nią zobaczyć. Daj jej trochę czasu, żeby mogła sobie wszystko przemyśleć. Co słychać, kochanie? Co to za brudna buzia? Cała umazana. Zaraz czeka cię kąpiel. Możesz go już zabrać i wykąpać. Idziesz się kąpać, tylko bądź grzeczny. Zobacz, co mam. Czemu płaczesz? To nic takiego. Powiedz, o co chodzi. Może mogłabym pomóc? Po tych wszystkich awanturach jeszcze chcesz mi pomagać? Od tego są przyjaciele. Bardzo cię kocham. Wiesz o tym? Tak. Czemu mi to mówisz? Czasami nie jest tak, jakbyśmy chcieli. To znaczy? Oszalałam. Nie słuchaj mnie, zwariowałam. Mogę ci dać tylko jedną radę. Uciekaj z tego domu. Uciekaj jak najdalej. Uciekaj z tego domu. Nareszcie się obudziłaś. Znowu się spóźnisz. Nie wiedziałam, że anioły mają zegarki. Widziałam dziecko. Rośnie jak na drożdżach. A wydaje się, że wczoraj byłyśmy razem, żeby kupić mu śpioszki. Żółte, bo nie wiedziałyśmy, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. Nadal ci przykro? Nie mogę z nią porozmawiać. Pozwól, żeby wszystko toczyło się swoim torem.
Powiedz, co ja takiego zrobiłam, że matka mnie nienawidzi? Zadawałam sobie to samo pytanie. Nie potrafię znaleźć przyczyny. Miała okazję, żeby się zmienić, ale woli być zgorzkniała i pełna nienawiści. Myślisz, że kiedyś... Nie wiem, ale jeśli się nie zmieni, zapłaci za wyrządzone zło. Co z panią Mercedes? Lepiej, dziękuję. Byliśmy w klinice, ale już wyszła. Perła ją zabrała. W końcu to jej matka. Ma wobec niej obowiązki. Jeśli ma odziedziczyć cały majątek, powinna się trochę starać. Dali jej jakieś lekarstwo? Dostaje insulinę i musi być na ścisłej diecie. Biedaczka. Oby nie dostała kolejnego ataku. Cezar powiedział, że będą jej robić badania co tydzień. Jak spał mój książę? Zjesz śniadanie z babcią? Zostaniesz na śniadaniu? Nie, dziękuję. Telefon do panienki. To pewnie Roberto. Nawet śniadania nie da mi zjeść. Kochanie? Proszę. Tak, pa, kochanie. Pożegnam się, mam spotkanie z Rosendą. Nadal bawisz się z nią w kotka i myszkę? Tak, bo co? Czas, żebyś poważnie pomyślał o swoim związku z Perłą. To samo mówimy mu z mamą. To znaczy, co mam zrobić? Zabierz ją do urzędu stanu cywilnego i weźcie ślub. A gdybyśmy już byli po ślubie i Perła prosi mnie, żebym to zachował w tajemnicy, musiałaby mieć ku temu poważny powód. I ma. Oboje walczymy o przyszłość naszego dziecka. Bawcie się dobrze. Daj spokój, Junior, bo zwariujesz tak jak oni. Nie wiem, jak z nim wytrzymujesz. Perła powinna wynająć niańkę. Enriquito jest całym moim życiem. Nie wiem, co bym bez niego zrobiła. Zawsze jej bronisz. Roberto już tu powinien być. Octavio, co ona tu robi? To moja mama, nie masz prawa jej wyganiać. A ty nie masz pojęcia, jaka ona jest. Nie obrażaj mojej żony. Przeproś ją. Nie zamierzam. Przeproś. Nie traktuj matki w ten sposób. Obraziła moją żonę. To mój dom i jeśli coś ci się nie podoba, wyjdź. Ten dom kupił mój wuj i należy do rodziny Santiago, a ty jesteś bankartem. Mamo, przeproś Martę. Otilia nie musi nikogo przepraszać, zwłaszcza takiej ladacznicy jak twoja żona. A ty, Rosendo, uważaj, co mówisz o mojej córce. Perła jest jedyną spadkobierczynią mojego majątku, jasne? Tylko ona może rządzić w tym domu. Słyszałaś, Marto? Odejdź stąd. Dzień dobry. Witam. Pani Mercedes? Chodźmy, Mercedes. Idziemy stąd. Co się stało? Miguel, zajmij się dzieckiem. Nie idziesz do biura? Idę, ale najpierw porozmawiam z moją... Nie ma o czym. Odejdź. Chciałam ci podziękować. Nie zrobiłam tego dla ciebie. Musiałam pokazać, gdzie ich miejsce.
Broniłaś mnie. Nie musisz mnie kochać. Mojej miłości wystarczy dla nas obu. Pa. Nie bądź dla niej taka. Chciałabym, żeby Rosenda była taka jak perła. Rosenda odziedziczyła głupotę po ojcu, a zachłanność po matce. Skończy jak Marta. Proszę już iść, bo dostanę burę. Mają pretensje do pani o spotkania ze mną? Trochę. Nie jest pani ich niewolnicą. Dobrze się czuję w tej pracy. Córka mojej pani przyjaźni się ze mną. Czyli nie lubi mnie pani? Przepraszam. Proszę nie odchodzić. Co pani jest? Nie lubi mnie pani? Lubię. Ma pani męża? Nie, jestem panną. Czas to zmienić. Toniu, kocham panią. Zostanie pani moją narzeczoną? Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Karolina Władyka. Czytał Marek Lelek.